Witajcie wszyscy z tej strony, znowu Starkej. I dzisiaj wyjątkowo widzimy się w Terrarii, czyli tak zwanym Minecrafcie 2D, ale wyjątkowo z modami, nie takiej zwyczajnej, gdyż jest to początek czegoś, co zapowiadałem już na swojej twarzy książce. Otóż Jaskinia Challenge. Wyzwanie, w którym moim celem będzie przejść Terrarię, mieszkając w jaskiniach. I to nie tak na zasadzie, że nie chodzę po powierzchni czy coś, bo nie. Mam tutaj takie fajne coś z moda, co powoduje, że powierzchnia będzie mnie zabijała. Dzisiejszy odcinek, od razu informuję, jest wyjątkowo jedynym, w którym będzie swobodne chodzenie po powierzchni bez jakichś specjalnych reguł czy coś. No, później w następnych zobaczycie zresztą, jeśli się przyjmie seria, rzecz jasna. A póki co polujemy na szlajmy, zbieramy rzeczy z różnych modów, fajne. I tak jeszcze swoją drogą, zanim zacznę się rozgadywać o tym, jak bardzo się cieszę, że w końcu gram w Terrarię czy cokolwiek, nie będę sam prowadził tego wszystkiego w zmaganiach. Będzie pomagała mi grupka, no, osób. Większość z nich poznacie, jak dołączą. Dzisiaj wyjątkowo będę prawie sam. Dobra, prawie, bo oczywiście jest ze mną ktoś. A tym kimś jest nikt inny jak legendarny przeszkadzacz w YouTubach. Ktoś, kto potrafi marudzić o każdym temacie. Dziewczyna, która mimo młodego wieku zrobiła większą furorę na moim kanale niż ja sam grając w Łopowatego Rycerza. Oczywiście mówię tu o mojej siostrze. Dołącz ona lada moment, tylko musi postać stworzyć, bo tak spontanicznie wyszło to wszystko. Po prostu ja choruję dosyć mocno ostatnio. Poczułem się dzisiaj lepiej, to stwierdziłem, że chociaż spróbuję coś tam nagrać. A Terraria wydawała się najspokojniejszą grą ze wszystkich, także... Wybaczcie, jeśli nie będzie jej słychać dzisiaj, na następnych odcinkach, nagraniach i w ogóle. Postaramy się, żeby było wszystko lepiej. I od razu jeszcze poinformuję was, możliwe, że kolejne odcinki nie będą u mnie, a w jakiś sposób będą u siostry, bo dla tych, którzy jeszcze tego nie odkryli, siostra też ma swój kanalik, tam gra w gluty, jak to zwykłem nazywać. No i trochę tam też oczywiście, poza tym, że grała w gluty. Zresztą ma chyba jedną, no w sumie można powiedzieć jeden remix czy coś w tym stylu. I niedawno próbowała coś jeszcze zrzucić, ale dzięki mojemu byciu złym, niedobrym jełopem się to nie udało. No, a to i siostra. Dzień dobry. Teraz to się już przywitałam. Tak, tak. Wiecie co, może... Miałam długo wytrzymać w ciszę. Tak, tak. Wiecie co, spróbuję przestawić mikrofon w ten sposób, może siostra będzie chociaż trochę słychać. No wybaczcie za ten spontan, ale jak mówiłem, poczułem się lepiej w chorobie, to od razu. Mam wszystko, mam... Battle Rod. Pokaż mi to proszę. 10 takich. Pokaż. Potem Battle Rod. A, pokaż to. Jak 10? No 10. Trochę tego dużo. A, to jest związane z jednym modem, dobra, daj im proszę jedną. A nie, dobra. Nie, masz, to jest związane z tym, z modem jednym, wędkarstwem. Dobry. Nie, jeśli chcesz, to się tym bawię, jeśli nie, to możesz mi to oddać. Słuchaj, ja nie wiem, które... Ancient Core. To jest coś od naszego... Tak, Ancient Core jest tym czymś od naszego wyzwania. Tak więc dzisiejszy odcinek, nieważne jaki będzie, jest jedynym, w którym normalnie żyjemy. Od następnego już... Tak, od następnego już zaczynamy całkowicie... pod ziemią starać się funkcjonować. To będzie spore wyzwanie, oczywiście z małymi wyjątkami. Małymi. Na bossów, czyli inne rzeczy, będziemy wychodzić na powierzchnię, od razu mówię. No, i na wstępie. Bo czasem trzeba. Tak, czasem trzeba, siostra. Niektórzy mogą się zastanawiać, co to były za ankiety, które tam było widać, czyli ninja kontra ksiądza, potem ksiądz kontra grajek. Dotyczyły one właśnie Terrarii. Jak mówię, gram z modami, jest pełno nowych klas. I są trzy, które mógłbym wam pokazać, czyli po pierwsze ninja, jak ja to nazwałem, czyli rozwinięty thrower, rozumiecie, rzucanie różnymi rzeczami i tyle. Potem jest ksiądz, czyli uzdrowiciel, ale nazwałem to księdzem, bo bardzo ksiądzowo to wygląda, zresztą może się przekonacie kiedyś. I ostatni to był bard. Wygrał co prawda ksiądz, ale wśród gości specjalnych, którzy później dojdą, może być dużo, właśnie, dobra, dużo to przesada, ale jest na pewno jedna osoba, która chciała być księdzem, dlatego też, no, odpuszczę sobie księdzowanie. Teraz to... Przyzywasz. Tak.
No, ale teraz wracając, mówiąc wprost, prawdopodobnie będę... No, zaraz będziesz mogła gadać, tylko powiem. Prawdopodobnie zostanę właśnie rzucaczem, ewentualnie bardem, w zależności od tego, co pierwsze zdobędę. Aż. No właśnie, oczywiście siostra, jeśli chcesz, to się pobaw wędką, póki jeszcze nie ma dobra. Naszego rybaka drużynowego. Teraz mam jedną. No bo miałeś 10. 10 masz trującej przynęty. Teraz mam jeszcze 10 tych. Pokaż, proszę mi ekran. No, nie, nie, to ci pokazuje twoją zatrutą przynętę do używania tak, w tej czyli wędce. Czyli to jest normalne robienie. No, a bardzo podobnie. Lagi. Kabel to mam lagi. Dobra. Tak więc, siostra, może ogarnijmy już wszystko dzisiaj podczas tego odcinka. Postaraj się polować na dziki. Bardzo bym cię prosił, bo musimy naprawić, wiesz, chatkę. Dobra. Tak, tak, chatkę. Tak, tylko ja to potrafię. No cóż, czy mi się wydaje, czy słyszałem gdzieś kurczaka? O, jest kurczak, jest. Bi. Jej, mam jajko. Dobra. Tak, mam. I teraz tak, nie dokończyłam, więc łaskawie proszę. Przerywam. Dokończę teraz. No to notatka związana z innym modem, taka mini fabuła. I siostra, mam dla ciebie złe wieści. Niestety, ale nie zostanę bardem. Bo powiem wam, ludzie, szczerze, zdobyłem coś, co pozwala mi zostać mistrzem w rzucaniu wszystkim, co się rusza albo nie rusza. Mogę powiedzieć jak? Otóż piasek. Ale resztę dopowiem wam siostra. I żołędzie. Tak? Żołędzie też. Wiecie dlaczego. Dokończę w końcu gadać! Dobra, dobra, gadaj se, spokojnie. A więc właśnie, albo przywoły, myślałam... Patrzę. O, widzę twojego dzika. Potem myślałam jeszcze na właśnie też nad bardem. Chociaż to mało prawdopodobne. I trochę nad... wojownikiem. Dobra, to ja ten. Co to chciałem? Będziecie słychać mniej więcej, siostra, bo rozkręciłem mikrofon, więc no. Powinno być i dobrze. Majonez. Ja będę musiał trochę ciszej mówić, ale mam nadzieję, że się złapię. Tak czy siak. No głupie dziki. O, właśnie, mam jabłko. Om, dom, dom. Też mam jabłko. Ała! Dostałam z dzika. Z dzika? Okej. Okay. Z dzika dostałam. Jak ci podoba twoja wędka póki co? Nie testowałam właśnie jeszcze. A i właśnie, no na zakończenie, jak będzie więcej ludzi, nie zdziwcie się, że będę prowadził bardziej rozmowy, czy tam jakieś dialogi, marzenie, narzekanie, wspólne granie. Mieć takie standardowe komentowanie wszystkiego. Ty, to jest fajne, ja go złapałam. Tak, i póki to jest na nim złapane, to będzie działało w różne sposoby. Ty. Co, dzik? Pierwsza śmierć. Druga. Moja pierwsza. Twoja pierwsza. No, tak więc nie będę tutaj dużo gadał, po prostu... Przypomnij mi proszę, co było potrzebne, żeby ten kit zrobić do naprawy? Tylko skórę, resztę już mamy. To git. A ja teraz zaczynam już robić to, co jest najważniejsze, czyli kopać tunel. Dobra. Co ja mam... A właśnie. To wy też dajcie znać, kim mam być, chociaż najbardziej preferuję... Dobra? Ty się niczym nie przejmuj. Pamiętaj, gramy dla siebie. YouTube są dodatkiem. Dobra. Najbardziej mnie obchodzi przywoływacz. To będziesz przywoływaczem, tyle w temacie. Dobra. No ale pan... Bo Popowski może... Po pierwsze jesteś z wami dobra, bo zdradziłaś, kto będzie z nami grał. Po drugie, przecież on będzie używał wędki. Zobacz, jak łatwo idzie z wędką. No. Ty, no, te wędki możemy na dziki brać. No, no ale właśnie wracając tak, Bob prawdopodobnie będzie z nami grał. Niczego nie obiecuję, rzecz jasna, pod tym względem, bo jednak on jest takim specyficznym ludziem, że... Zresztą jak sama mówi, jego przywlekła choroba zwana lenistwem utrudnia kontakt z nim. Poza tym on jest ssany z kołarów, to tym bardziej trudniej go znaleźć. A ja w ogóle bym chciała sobie coś takiego fajnego zrobić. Co się nazywa... Nie wiem, co. Ja bym chciała przede wszystkim zrobić coś takiego jak... kawałek jaskini przeznaczyć właśnie tak jakby naturalnie tam znajdował się jakiś taki dom, taki wrobiony w jaskini. Przecież my tam będziemy całe miasto budować.
To był jeden z celów, który uzgodniłem przecież z ludźmi. Czekaj, zabiję tego szlama. A teraz... Bo mi się nie używa to coś. Ta przynęta? No. To ja nie wiem, jak to działa. Dobra. Ja też. A więc zaczynam produkować przy okazji broń dla przywoływacza. Dzięki. I dla ninja, rzecz jasna. Zaczynam oczywiście od ninja. Ja się tu cieszę, że w końcu coś dostanę. A ty mówisz o ninja. Dobrze bije ta wędka. Oj, wiecie co, nie. Co? Nie jestem w stanie tym razem ukrywać klawiatury, tak jak to robię zwykle. Jest to zbyt trudne, patrząc na to, jaką grą jest Terraria, więc... Dobra, ja idę się zająć tymi głupimi kwiatkami, co chcą się tu włamać. Dobra. Oczywiście za pomocą... Okej. Okay. Pierwsze, co będę ci mógł, pani siostra, zrobić, to... Nie mów do mnie, pani! To jest już mój zwyczaj, wybacz. Nie, ale pierwsze, co ci będę mógł chyba zrobić, to będą... Berby? Nie, ich nie ma. Sadzonek, jeśli znajdziesz wielkie drzewo. O, dobra, super. No jak tutaj właśnie kojarzyłam, że sadzonki, ale skoro berbów nie ma, to myślałam, że sadzonków też. Jak jesteś blisko, to używaj właśnie miecza, jak jesteś daleko, tak jak ja, to używaj sobie wędki. Nie mam wędki. Nie masz? To ja ci dam. Czy nam... A nie, dobra, on jest nieśmiertelny. Czy ten zombiek właśnie krzyczał slash? Tak. Jak te potwory, wydaje mi się, że są... Dobra, działa. Że są uleczone? Nie, że wrzeszczą. Ale działa. No, na przykład taki piszczały, z tego co kojarzę. Dobra. Tak więc cel na dzisiaj zdobyć wiadro i zalać to wodą. Ja powiem tak szczerze, że ja jak najdalej jak dotarłam w Terrarii, to było tak daleko, że po prostu to było na zwykłej Terrarii, to było wtedy jak graliśmy, to było na ekspercie czy na normalu? Na normalu. To właśnie na normalu dotarłam do kultystów. A to by nie było właśnie, co jest ekspert, dla tych, którzy jeszcze nie odkryli. I wiem, że tak chaotycznie wszystko, ale nie mam zamiaru się spinać. To nie jest seria single player, to jest multik na spokojnie, na luzie. Będzie kiedy będzie. Terraria jest taką relaksującą gierką. To też, ale to nie jest najważniejsze. Zmokło liścia mam. Brawo. A ja mam dziurę. Ej, wyobraź sobie, że ta przynęta... ona działa jako przynęta też, zwykła. Ale jest zatruta, więc ryby mogą ginąć. Ej, to by było śmieszne wyłowić kostki zamiast ryb. Oczywiście, jeśli kogokolwiek zastanawia, czemu coś takiego kopię, to najprościej w świecie chcę, żebyśmy się od razu pojawiali w jaskini. Te. Bo jak mówiłem, nasze akcesoria będą nas zabijać, jeśli będziemy na powierzchni. Będę mogła zaprezentować. Już prezentowałem, bo ubierałem to coś. Tak. Nie. Zaczynam się wydawać, że łatwiej jest mnie zginąć niż jakiemuś takiemu pewnemu youtuberowi zwanemu Stanisław, który grał w ostatnim Terrarii na ekspercie i ja nie zginął od potworów. Dobra, siostra, wędkuj te potwory. Czekaj, bo ja muszę tu mieć punkt zaczepienia. Jaki punkt zaczepienia? Muszę tak stać. Nie da się właśnie tego zrobić zbytnio, jak jest bardzo wąski korytarz. Łooo, świecia. Świecia? Nietoper, świecia. Złoty nietoper? Nie. Świeciający. No, łów się zombie. Tak więc, no, nie wiem ile to będzie miało odcinków. Nie wiem kiedy będzie odcinek, ile on będzie trwał ten tutaj. Jak mówię, to jest wstęp i chciałbym dużo rzeczy ogarnąć. Ja mam nieograniczony czas. Ja mówię tu o sobie, o tym jak moje samopoczucie i inne tego typu rzeczy. Ała, jak moje zatoki. To też. Serio? Bomba czy... Granat. Myślałam, że twoje ulubione. Nie, jeszcze nie mam. I chyba nie będę miał za szybko. No to ja też mogę się tym zająć. W ogóle jakieś sprawy powierzchniowe. Mówiłem, znajdź drzewo, żebyś sadzonka mogła sobie stworzyć. A, dzięki. Dzięki za...
za przypomnienie. Dobra. Szkoda, że nie ma berbów. No niestety, ale ten mod nie działał. To był tremor. Chyba berb akurat był z Calamity. A Calamity nie działało? Nie, nie działało, poza tym za dużo, powiedzmy, zmienia, żeby mieć sens korzystać z niego na czymś tego typu. A nie, dobra, mam już broń. Jak? No a więc, dla wszystkich, którzy się zastanawiają, moja broń jest już gotowa. A co? Już urosło? Tak. A oto i moja broń. Ja mam problem. O, już masz swoje kokociki. Znaczy, bym zaśpiewała sobie coś, ale nie chcę ci zrobić praw autorskich. No. Tak więc, dziękuję wszystkim, którzy czekali na tą chwilę, w której będę już gotowy do walki. Oto jestem ja. Wielki, potężny Starkej, zwany Gwiezdnym Kluczem, wojownik kokosów. Wiem, że dziwnie to brzmi. Ten tytuł brzmi świetnie. No co? Nazwij tak swój odcinek. Wojownik kokosów w jaskiniach. Niech będzie. O, no i widzisz, wystarczy zagrać się kokosarzem, aby wymyślić dobry tytuł. Co prawda, powiem wam szczerze, nie chcę za bardzo z nich korzystać, bo czuję, że to jest trochę zbyt mocna broń. A wędka też jest mocną bronią. Wiecie co, dostaniecie jedną z kilku ankiet, bo powiem szczerze, że będzie ich kilka. Możliwe, że. Nie obiecuję. Ale na pewno będzie ta jedna odnośnie tego, czy zgadzacie się na korzystanie z kokosa, czy nie. I na wędki, bo... Wędka jest bopa. Ale jak na razie. Co? A jak na razie. Jak na razie, to chcesz, to korzystaj. Ale coś jest mocna. Nawet jeśli jest mocna. Ile to twoje bije coś? 35. A, to za to mocniejsze jest. No właśnie. Rozumiecie, o co chodzi chyba. O balans? Nie do końca, ale niech ci będzie, siostra. Otóż, chodzi mi sam sobie w efekt. Te kokosy znacznie ułatwiają grę, bo mam nieskończoną broń. Tak naprawdę, bo mogę ich ile chcę nazbierać. Dosyć mocną. I może większym wyzwaniem byłoby nie korzystać z nich i polegać na zwykłych broniach zużywalnych dla Trowera. Przy czym podkreślam, nie każda się zużywa. Później będą miały niezużywalne bronie. A wraz z nimi dosyć nowe, ciekawe mechaniki. Oczka mnie atakują. Chleb mi! Ja kopię nam dziurę do jaskiń. Oj tam, jest głęboko. Ale... Ja czarną soczewkę znalazłem. Ty wiesz, że to nie chodzi o to, że ma być głęboko, tylko to musi być na konkretnej przestrzeni. Dopóki nie jesteś na konkretnym poziomie przestrzennym, to i tak cię będzie ranić. Dobra, mission impossible. Super. Liny się skończyły. O, fajnie. Czemu fajnie? No, sarkazm. Ja bym bardzo chciała nagrywać ulotki, ale sprzęt odmawia. No to nie mam jak. Na razie używaj sobie tego kociku. No w pierwszym odcinku nie ma przepaść, żebym nie korzystał. No, tak naprawdę to twoja broń. Mogę narzucami też wszystko bić. A ile tej skóry jest potrzebne? Nie pamiętam. Zerknij, proszę. Ja już. Może jakiegoś dzika znajdę po drodze. Tylko, że w nocy raczej nie będzie dzików. Już wchodzi ranek. Cztery. Cztery? Tak. A ile mamy? Jeden. Musiałam się schować przed zombie. Który ma łuk! Jak zombie z łukiem? Nie gadaj głupot. Skeleton warden, sorry. A, jakiś szkielet. Ile tych modów na utrudnienia zainstalowałeś? Przyznaj się. Żadnych. Tylko mody, które są nam potrzebne, bo nie dodajemy rzeczy, które chcemy. Bezpośrednio utrudniających nie ma ani jednego. Wow. Dobra. Dobra. Cactus Battle Rod. Wooden Battle Rod. W ogóle ja bym chciała... Ja sobie wędkę mogę stworzyć, jeśli dobre pająkowiny. Będę ktoś się bawić w wędkę. To jest akurat fajne. Ale jak mówiłem, nie chcę się angażować za dużo w wędki, bo potem będę chciał zostać rybakiem, a... Jak mówiłem, bopowi nie mam zamiaru kraść klasy. Dobra, muszę upolować go dla ciebie. Kogo dla... Dla ciebie! Zachowuj się normalnie, okej? Okay? Mam. Co? Tym razem. Chicken. A, no tak. Ogólnie mówiąc, mam jeszcze też taką ładną listę bossów.
Mod to dodaje. Te, no, oczywiście, to jest raczej oczywiste. No, także musimy polować na kurczaki, bo pierwszy boss w ogóle najsłabszy z najsłabszych jest ponoć za kurczaki. Ile masz jajek? Chyba jedno, o ile nie zero. Ja mam jedno. I chyba jeszcze miałeś już jajko. Czyli jedno, dobra. Lecimy dalej. Może znajdę jedną z najbardziej wkurzających rzeczy, którą można znaleźć tak po prostu leżącą w skrzynce w jaskini. Czyli? Flet. Nie, nie będziesz nim. Nie będziesz. Dobra, jestem już na poziomie jaskiń, czy jeszcze nie? Znalazłem tylko radar. O, przyda się. Masz, ty złe sępie. No. Tak sępa więc... Sępa zabije. Jestem już w jaskiniach, czy nie? Nie, jeszcze nie. Dalej ginę. Jak wejdę na poziom jaskiń, to zobaczycie działanie tego akcesorium. Jak mówiłem... Ja chcę przygotować się jak najlepiej już do prawdziwego jaskinia challenge, który zaczyna się w sumie... Ja spróbuję znaleźć padla. Ale pamiętaj, łopata jest moja. Oddajesz mi go potem. To mój szpadel. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to to jest jedna łopata z moda. Bardzo fajna, szybka. Ale można nią kopać tylko derta. I derto pochodne rzeczy. Czyli na przykład piasek. Tak. Twój ulubiony. Czemu mój ulubiony, nie wiem. A kto ciągle mi piasek zabierał z pustyni? No, nie ja. Bo ja nie potrzebuję piachu. Potrzebowałeś. Na co niby? Może. Pomyślmy. Ha! Na co mogłeś potrzebować piasku? No pomyślmy, żeby zrobić prywatną pustynię, żebyś mógł sobie kaktusy robić. Kaktusy? Sorki. Kokosy. Sunskin Spider? Co? O nie. Dzikeł. Dzik. Jest zły. Znalazłaś już drzewo? Nie, szukam. Ma bardzo ostry kły. Oła. Super. Mam srebro. Ale mimo tego, że mam srebro, to nie mam żelaza. Na co żelazo? Żeby zrobić sobie wiadro i je nosić na głowie. Super! Pieseł się odezwał. To już jest standard. Dobra, już chyba mogę odwiesić mikrofon, także... Patrzę do dziury, dzik. Do dziury, dzik. Do... Nie, dobrze. Najbardziej wkurzająca broń. Dobrze powiedziałam, odnaleziona. Do dziury, dzik. Do dziury, dzik. Mam fleta. O nie. Mogę zostać bardem. Nie będziesz. W ogóle na pustynię musisz chodzić, tam jest pełno dzików. Nie mogę, ja jestem pod ziemią. I to już chyba na takim poziomie, że nareszcie mogę pokazać. Właśnie, oto i jestem. Wielkie bonusy, szybsza regeneracja, szybsze kopanie, wszystko lepsze. Ale dopiero od tego poziomu, czyli jakoś połowy tego, co jeszcze ponad połowa mi zostało do wykopania. Ej, będziemy mogli sobie zrobić fabrykę drzew w jaskini? Jeśli będą rosły, to tak. Jeśli nie, to przykro mi, ale tego nie zrobisz. No oczywiście, że jeśli będą rosły. A póki co mogę sobie pięknie hałasować moim fletem. Dobrze, że ja tego nie słyszę. W ogóle do jakiej drużyny dołączamy sobie? No przecież jest tylko jedna prawidłowa drużyna. Nie! Daj! Dobra, jestem siostra. Niech ci będzie. To jaka? No różowa. Super. No a jaką inną byś chciała? No powiedz. Niebieska? Na co kom niebieska? Różowa lepsza. Bardziej różowa. Fu. No musisz się przyzwyczaić przecież, bo nas do innej nie wpuści. Chicken. Chciałbym 150 życia. Mam dwa jajka. Może ten amulet to daj. Możliwe. Jak mówiłem, ja wiem, że coś takiego jest, ale nie znam szczegółów. No, same dziki tu są. O, nie, 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 nie. O. Jedna część zadania wykonana. Jaka? Znaleźć. Tylko, że sam sobie dzik nic nie daje. Daje nam skórę. Trzeba go pokonać najpierw. A
Zarzuci się wędkę i się będzie. Dobra. Swoją drogą, zaraz też będę mógł być wędkarzem. Co? Bo znalazłem pająkowiny. Znalazłeś? To ja? Znalazłem. Nie! Umarłaś? Mój pająk. Hej, nie ma to jak pająk, który pytam jest... Pytam się, czy umarłaś. Tak. Jej. A akurat znalazłam kurczaka. Widzicie, nie jestem najgorszym na świecie graczem. O najgorszym graczu na świecie to oni jeszcze nie słyszeli. Ja jestem najgorszym graczem na świecie. Bez przesady. Wymień mi dwóch gorszych graczy. Wiesz, to chyba nie jest moment na takie rozmowy. Czemu? Jeśli miałbym ci wymieniać gorszych graczy, musiałbym wymienić ich z imienia, bo nie mają pseudonimów najczęściej, co znaczy, że nie mogę tego powiedzieć. To wyjdziesz i mi powiedz. Nie. To po nagraniu mi powiesz. No mówiłem, że po nagraniu ci powiem przecież. Dobra, nie słyszałam. Dobra, mamy 26 minut, więc zaraz chyba będzie trzeba kończyć pierwszy. To nagramy od razu drugi. Od razu drugi? Nie się chce grać w Terraria. Dawno nie grałam. Nie, skoro chcesz, dobra. Jeszcze pomyślę o tym. Albo wrzucimy po prostu na YouTube ten odcinek i zagramy. Zagramy po prostu. Możemy tak zrobić? Nie, skoro chcesz. Dzięki. Tak więc, ludziowie, wiecie co, może najpierw w tytule, po prostu tytule ostatniego odcinka serii napiszę, koniec. Tam po prostu z siostrą rozumiecie tego jeszcze tutaj teraz nagrywanego, napiszę, że już po siostrze, coś tego typu. Czym w opisie, że to już jest ostatni. A póki co, no... Nie kumam. Rozumiecie, no będę nagrywał pod rząd, bo siostra mnie błaga. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie. Wiesz, no, siostra, chodzi tylko o to, że po prostu... Daj mi znać, kiedy będzie już po prostu koniec tych nagrywanych tylko z tobą i tylko tego dnia. A kiedy będziesz tych prawdziwych. Oczywiście wiecie, no, postaramy się już przygotować się do wejścia w jaskinię jak najszybciej. Tak do trzeciego odcinka chyba. Nie no, postarajmy się już w drugim wejść. Się zobaczy przecież. Ja tak sobie... A drugiego jakoś. Ale póki co, no nie ma co się tym chyba przejmować. Po prostu grajmy. I korzystajmy z uroków jaskini. Ja muszę znaleźć drzewo i dziki. Z czego to drugie jest bardzo trudne, aby upolować. Drzewo jest bardzo trudne, żeby upolować? Drugie. Najpierw powiedziałam drzewo, a potem dziki. Ale dziki już znalazłeś, więc dziki są pierwsze. No tak, ale jeszcze ich nie upolowałam. Ani jednego? Ani jednego. Zabiłem. No to jesteś lama. No, teraz to odkryłeś! Tak, teraz to odkryłem. Ja nawet w Slime Rancherze umieram. Tam chyba każdy umiera. Nie. Czemu się ciągle wydaje, jakby jakiś gracz topił obok mnie? Ciebie. Ale czemu są takie odgłosy, jakby to gracz się topił? Ja znalazłam dzbany. Dlatego się do niego dokopuję. Mam kaktusa. Sobie zrobi kaktusową zbrojkę. Zawsze chciałbyś być kaktusem, tak? Cytat! Ci, którzy wiedzą, nie muszą pisać. Zawsze chciałem być kaktusem. Po co to mówisz? No mogę. Dobra. Praw autorskich to nie ma. Ale ma RODO. Wiedzą kto to. Uwierz, wiedzą. Niektórzy przynajmniej. No znowu ten głupi kwiatek. Wiecie co? Może ci, którzy tego chcieli, będą zadowoleni, ci, którzy nie chcieli, nie będą, ale coś mówi, że chyba zostanę bardem. No. No i w ogóle jest już prawie pół godziny, także podróż w drugą stronę i na tym będzie się dzisiejsze zmaganie kończyło. Na tym chyba się pożegnamy w tym odcinku. Dzisiejsze zmaganie oznacza ten odcinek. Coś mi się wydaje, że siostra mnie nie oglądała. Nie. Skoro nie wie, co oznacza dzisiejsze zmaganie w moim o nie, języku. O nie! Umrzyj. Nie, nie, nie.
Nie, no. Nie. Zły dzik. I ogólnie mówiąc, pomiędzy tym a następnym odcinkiem postaram się trochę może pozbierać materiałów, żeby coś już było. Nie będę nic robił takiego porządnego, może dokopię trochę więcej dziury. Pozbieram. Na póki co trzymajcie się. Cześć.